gościem na naszych ostatnich warsztatach modelarskich w Redzie był Tomasz Stangel, producent i modelarz. A dzisiaj jesteśmy z rewizytą tu w Zgierzu, u Tomka. Zapraszamy do jego pracowni. Dzień dobry. Witam. Witam. Czy możemy? Proszę bardzo. To wchodzimy. Proszę. Proszę. Zapraszamy. Najpierw pracownia Tomasza, producenta. Modelarza. Modelarza. Modelarza, a tu ciekawa. To są najciekawsze fragmenty, które służą również do tworzenia makiety, czyli jakieś tam bramki sygnałowe, wrota parowozowe. Ale i tło jest ciekawe, bo to, tak, to jest nieprzypadkowo, to tak. Chyba ma też lata. To ma wiele lat, to ma 40 lat ponad wyrosło. Zieleń, ważna jest zieleń. Zieleń jest ważna, to będzie też staw na makiecie, gdzie też musimy go odpowiednio do rzeczywistości przystosować. Tu, który wodę wprowadza i tu, tędy wyprowadza do tego fale, ale też naturalne, widzę, pchy, takie rzeczy tak samo. No i nasyp cały otrawiony. Cały nasyp otrawiony, oczywiście słupy telegraficzne. No pojedyncze, tutaj będą prawdopodobnie podwójne. Muszą być po tej stronie, niestety, bo po tej jest, wiesz, niebezpiecznie. Tomasz planował budowę dużej makiety od wielu lat. Celem naszej podróży do Zgierza było obejrzenie dotychczasowych efektów jego pracy. Ale od początku pod nazwą firmy kryje się modelarz i producent. Zajmujemy się wykonywaniem makiet architektonicznych, historycznych i oczywiście makiet modeli dla hobbystów kolejowych. Skupiliśmy się bardziej na budownictwie. Szczególnie takim budownictwie, które według mojego mniemania oczywiście nadaje się jako miniatury do makiet kolejowych. I są to budynki oparte w większości na oryginałach. Staramy się nie robić modeli fantazyjnych, jak to niektórzy nazywają, które nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Bywa tak, że ze względów na kubatury, wielkość obiektu skracamy je w odpowiedni sposób, żeby nadawały się dla przeciętnej makiety kolejowej. Widzimy tu obiekt z charakterystycznymi wykończeniami znanymi z budynków wielu krajów Europy. A jak to wszystko zgrać na makiecie? Tak staramy się dobrać, żeby budynki miały charakterystyczne elementy elewacji, które można zastosować po niewielkich modyfikacjach lub nawet bezpośrednio, wyjmując z pudełka, klejąc według instrukcji, żeby ten budynek pasował do Holandii, Belgii, Niemiec, Danii, Austrii nawet i Polski przede wszystkim. Zatem budynki w większości są dość uniwersalne, zaś zakupiony model do sklejania należy traktować jedynie jako bazę, służącą do wykonania go według własnych potrzeb, upodobań i czasookresu, który przedstawia budowana makieta. Świetne miejsce, prywatna kawiarnia taka. Widok, kurczę, na całą makietę, to też to celowo to zbudowałeś? Oczywiście, że to jest celowo zrobione, to jest takie miejsce medytacji. Spotykamy się tutaj w różnym gronie przy okazji jeżdżenia i bez jeżdżenia. Bywają tu osoby, które w ogóle nie mają nic wspólnego z modelarstwem kolejowym, ale bardzo chętnie tutaj się spotkamy i posiedzimy i popatrzymy na makietę z góry. Poza tym no, zawsze planowaliśmy, żeby było miejsce takie, z którego widać całość i nie służyło to miejsce tylko do tego, żeby jeździć. Po prostu czyli, sam widok wystarczy. Czyli taki trochę drugi salon w drugim domu. Drugi salon w drugim domu. Fajnie. I tutaj jest takie miejsce, gdzie różne dobre pomysły przychodzą do głowy, gdzie sobie oglądamy zdjęcia, no właśnie, książki, rozmawiamy. Zdjęcia. Oczywiście ta makieta powstaje dzięki dużemu zbiorowi zdjęć z różnych sytuacji, z różnych przejazdów, z różnych wydawnictw, które pasują do ogólnej wizji, którą... Zdjęć już chyba to liczysz w tysiące, co? Oj, trudno policzyć. 70 tysięcy to gdzieś tam kiedyś naliczyłem i tak już nie staram się liczyć, bo... To co, zamiast oglądać zdjęcia jednak oglądajmy makietę. Tak, tak, proszę bardzo. Thank you.
Liczba modeli, budynków i obiektów inżynieryjnych przygotowanych do osadzenia na tej makiecie robi wrażenie. My cały czas zastanawialiśmy się, jak w jednym pomieszczeniu połączyć pracę producenta modeli z pasją do modelarstwa kolejowego. Całe życie łączy się modelarstwo prywatne z modelarstwem, że tak powiem, służbowym, którym powstają modele dla klientów. Natomiast teraz jesteśmy w miejscu, w którym spełnia się powoli marzenie sprzed wielu, wielu lat. Moim hobby podstawowym jest skala zero, o którym wielu na pewno wie. I modele gromadzone były przez ponad 20 parę lat, nawet więcej. I powoli zaczynają wyglądać na światło dzienne. Bo wiadomo, że skala jest dość pokaźna, że modele są duże gabarytowo, ciężkie, potrzebują przestrzeni, potrzebują dużych łuków. No wielu, wielu rzeczy, których na ogół nie widzimy przy modelarstwie w mniejszych skalach. Tutaj można rzeczywiście się wyżyć. Tutaj te pociągi poruszają się jak prawdziwe pociągi. Masa powoduje, że inny dźwięk słychać toczącego się pociągu. Inna jest droga hamowania, nawet jeżeli te 20 parę, 30 wagonów ciągnie lokomotywa. No wiele rzeczy jest innych. Trzeba to po prostu zobaczyć na własne oczy. Wszystko pięknie wygląda i naprawdę obiecująco się zapowiada, ale widać, że wymaga to jeszcze kilku ładnych lat pracy. No, jest plac budowy. Powoli wychodzą z zakamarków gromadzone przed wieloma laty różnego rodzaju detale, podzespoły, fragmenty potrzebne do budowy makiety i próbujemy je zastosować. One gdzieś tam w głowie się znajdowały swoje miejsce i ta wizja się tworzyła nawet kiedy jeszcze nie było tego pomieszczenia. Ale teraz dopiero można rozwinąć i próbować pokazać szerszej publiczności. Czyli układ makiety jest sprawdzony i ostateczny? Układ makiety powstawał od 2003 roku. Przechodził oczywiście, jak każdy projekt, różnego rodzaju modyfikacje, uproszczenia, rozszerzenia, jakieś szalone pomysły, których potem się odchodziło po przemyśleniach. Niemniej jednak kształt ten się zachował do dnia dzisiejszego i jest od 2 lat realizowany sukcesywnie. Jest to, jak widać, plac budowy. Wiele się tutaj dzieje. W każdym miejscu coś się odkłada, co gdzieś było wcześniej przewidziane do zamontowania, ale musi troszkę odleżeć, żeby po przyjrzeniu się temu stwierdzić, czy jest to dobra droga, czy zła droga. I ten bałagan jest konieczny, jak na każdym placu budowy. Więc jak u każdego artysty, warto wspomnieć też o makiecie stacji Słonecznik, która została włączona w układ tego dużego przedsięwzięcia. Makieta Słonecznika powstała prawie 20 lat temu. Była wielokrotnie na targach w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w Polsce w kilku miejscach była pokazywana. No łącznie około 20 razy wędrowała po różnych wystawach mniejszych i większych. I doczekała się wreszcie rozwinięcia w całości w jednym miejscu. Do tego zostało dobudowane prawie 40 nowych modułów, na których w tej chwili są ułożone tory. Pociągi już poruszają się po torach głównych dzięki ucyfrowieniu i powolutku sobie tutaj montujemy etap po etapie. Zatem jaki kraj będzie przedstawiała budowana tu makieta? Kolej ma różne oblicza, choćby ze względu na epoki, w których się poruszała, po torach polskich czy po torach Europy. I uważam, że nie powinniśmy się ograniczać do jednego miejsca, bo jest sporo taboru. Jest tabor niemiecki, jest tabor polski, przemieszane są pociągi oznakowaniem przedwojennym DRG. Ale również wiele taboru jest zrobionych w oznakowaniu polskim. A czy miłośnicy i posiadacze modeli w wielkości zero będą mieli szansę tutaj zajrzeć? Było kilka takich spotkań. Kilka osób zaprzyjaźnionych, zaznajomionych z tą makietą już miało swoje spotkania i z własnym taborem próbowano, jeżdżono, gwizdano. Także jestem chętny do współpracy z osobami, które chciałyby przy tym się czegoś nauczyć i też coś zrobić. Thank you.
Projekt jest obiecujący. My, jak to u modelarzy bywa, pozwoliliśmy sobie zajrzeć w zakamarki warsztatu Tomka. Mimo że każdy z nas od wielu lat buduje modele, to wymiana doświadczeń zawsze pozostaje bezcenna. To najważniejsza cecha praktykujących modelarzy. Dziękujemy uprzejmie. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego. I tak zakończyliśmy naszą wizytę w Zgierzu u Tomka Stangela. Zakończyliśmy, gdy jest już zupełnie ciemno, no ale jak przy takiej makiecie i w takiej pracowni nie spędzić ładnych kilku godzin? Ze Zgierza dla PMM H0 TV Leszek Lewiński.